Witajcie w kolejnym filmie. Jesteśmy z Oławy, jest z nami Leszek. Cześć Leszek, witam. Cześć, witam. Leszka, te osoby, które obserwują poczynania tutaj ze względu na zlot, na rajd w Oławie, będą znały. Natomiast jak nie znacie, to jest osoba, która tutaj dryguje, powiedzmy, całą odbudową pojazdów w kolekcji tutaj w Oławie u Tomka, więc dzięki w ogóle za poświęcony czas. Pierwsze pytanie w ogóle takie wprowadzające. Jak to się stało, że się poznaliście z Tomkiem i że objąłeś pieczę tutaj nad całą tą procesem renowacji i odbudowy tych pojazdów? A więc ja w ogóle pochodzę z Lubina, Zagłębia Miedziowego. No i tu się osiedliłem. Mam na swoim stanie osę. No i były loty pojazdów zabytkowych, więc po prostu uczęszczałem. No i w każdym razie też mu wpadło to do oczy, to ten motocykl, prawda, ten skuter, bo to polskie skutery były. No i tak po prostu, czym się zajmuję, to tego. No i mówię, że odrestaurowuję. Jestem jako mechanik, no i odrestaurowuję stare też. No i po prostu zaoferował mi, gdy przeszedłem na emeryturę, więc mi zaoferował pracę tutaj u niego na tym warsztaciku. No i tak po kolei się zbierze do naprawy, do odnawiania. Trzeba blacharkę, trzeba elementy mechaniczne podorabiać, to niektóre, prawda. No jest to troszkę takie ciężka praca, nie tak w salonie gotowym, że się idzie na półeczkę, bierze jakąś część, czy się zamawia. No tu trzeba ją kilka razy obrócić, zobaczyć, żeby nie zepsuć, bo później już jest to za późno. No ale powoli zawsze do czegoś się tam dochodzi. No i tak powstają nowe życia starych pojazdów zabytkowych. Mhm. Pokażmy może miejsce pracy. Przejdźmy sobie tutaj do tej części warsztatowej. Na podnośniku stoi duży Fiat w trakcie. Duży Fiat kombi do restaurowania na wiedzę tam. Historię bardzo bogatą, ale to na razie. Będzie później zdradzone, o co to chodziło. No, tutaj, w późniejszym czasie. Tu mamy całą takie, część warsztatową. Tych gadżetów trochę. Jest przede wszystkim bardzo dużo wkrętów, śrubek, klei i tych innych takich rzeczy, prawda, które są przydatne do odrestaurowywania, no, do rozbiórki, szyfierki, prawda, polerki, to się tego najwięcej używa, żeby cokolwiek dało życie. Zanim to miejsce w ogóle powstało, czy tam trafiłeś tutaj, to prowadziłeś, jak wcześniej rozmawialiśmy, swój własny warsztat. Tak, miałem swój własny warsztat samochodowy. Wykonywałem usługi naprawcze różnych samochodów. No jeszcze w tamtych latach wcześniejszych, no to był jeszcze. Przypomina mi się, jak się naprawiało syrenę Warszawy, tam już troszkę rzadziej, ale dużo syren tego, czy Nysy, Żuki, no to takie były wtedy auta. No i wtedy, jak już wszedł okres ten, że można było składaki zwozić, no to się z kolei robiło zachodnie samochody, bo tego było już bardzo dużo, wpływało na polski rynek, no i roboty wtedy było bardzo, bardzo dużo, także wykonywało się to, co po prostu przyszło. No i taka praca była codziennie, czy z dnia na dzień, prawie jedna i ta sama, czy tam nowsze się rzeczy robiło, czy jakieś tam starsze, to już zależało od. 20 lat mniej więcej prowadzenia tego? No, będzie 20 lat. Będzie. 20 lat. I później przyszedłeś na emeryturę i zacząłeś. I zacząłem później tu w Oławie pracować jeszcze przy tirach. No i skończyła mi się, znaczy rozpoczął mi się ten. Znaczy nie się staż, a. Okres emerytalny, no i poszedłem na emeryturę, no i udało mi się po prostu porozumieć tu z Tomkiem, no i u niego tu
pracuję po prostu. To robię to, co lubię. No, jest lżejsza praca jak przy tirach, bo też lubiałem robić przy tirach, bo tylko że tam bardzo dużo trzeba siły i energii, no niestety człowiek nie młody, a ucieka w drugą stronę. Siła i wiek. Nie? Z jednej strony jest to no, niełatwa praca, bo odrestaurowanie od nowa, odbudowa takich samochodów wymaga zarówno no, siły fizycznej, bo przy blacharce czy tutaj też mechanikę robicie, ale też i jakiegoś tam pomyślunku, więc cały czas trzeba być w gotowości. Natomiast z drugiej strony to jest trochę taka praca marzeń dla niektórych, no bo obraca się wśród samochodów już z tamtej epoki. Wiele z nich daje się im drugie życie, czy ten też element taki tak. No, wskrzesza się je, nie? W każdym bądź razie, że po prostu no, przy tej pracy to trzeba naprawdę mieć trochę chęci, wyobraźni do tego, żeby po prostu zrobić, bo tak mi się wydaje, że z tych młodych naszych mechaników, znaczy mechaników, czy wykonujący pracę zawodową taką jak blacharkę, no to po prostu nie byłoby to łatwe, bo w tej chwili po prostu dużo tego plastiku jest, prawda, to odkręcić, przykleić, czy tam w ogóle są rzeczy takie w tej starej motoryzacji to niestety jest to, trzeba odciąć, przekręcić, nie wszystkie się odkręcają elementy, tylko trzeba wycinać, wstawiać i dopasowywać, także dużo czasu zajmuje. Dużo czasu. Zajmuje ta praca i po prostu. Jakbyśmy tak mieli pokazać taki proces, jak samochód wjeżdża w tym momencie, ile samochodów jest robionych? No, to jest tak, że jest jeden, dwa, no w tej chwili czy kilka? Mamy tak dwa. Jakbyśmy się przeszli może kawałek. Dwa, trzy samochody w tej chwili są. No to jest wykańczany Moskwicz produkcji radzieckiej, który przebywał na terenie jeszcze DDR-u. Tu mamy Fiata. Ile mniej więcej zajmuje taki proces renowacji? No to jest trudno po prostu powiedzieć, bo chodzi o to, jak jest zniszczony i po prostu wielkość tego, bo na przykład Jelcza żeśmy robili 14 miesięcy. W tym 3 miesiące lakiernik miał, no po prostu, bo to wiadoma sprawa, że są prace ważniejsze i ważne, nie? Także to, co było potrzebne, no to nam pośpiech nie był specjalnie potrzebny, ale do roku czasu trzeba niestety trzeba się z tym liczyć, że to, no to każdą jedną część. No tak się mówi mniej więcej, tak, nie, że koło roku potrzeba. Koło roku czasu trzeba każdą sobie zdjąć, oczyścić, prawda, usunąć zabrudzenia, rdze. Trzeba dać, jeżeli nadaje się do promowania, jeżeli trzeba, to tam lekko przypylić ten. No dużo czyszczenia jest, bardzo dużo czyszczenia. Najgorsze są elementy gumowe, bo gumę no, ani to nie pospawa, no, można to pokleić. No, niektóre rzeczy jeszcze gdzieś tam czy w internecie można kupić, dopasować z innego, bo to nie musi być aż na tyle oryginał, bo większość jest podobnych do siebie tych elementów. Także tak człowiek po prostu stara się dopasować wszelkie jakieś tam uszczelki i tego. No jest dużo, powstaje firm, które po prostu zajmują się i dorabiają prawie, że wszystkie uszczelki do silnika, do tego, do skrzyni biegu, czy jakieś tego, także to idzie, a większość to jest, liczmy jakieś uszczelnienia, jak zimmeringi, czy coś w tym rodzaju, to pasują z innych. Tutaj też trzeba się, tak mi się wydaje, wykazać dosyć dużą wiedzą i znajomością motoryzacji, bo to nie mówimy tylko o polskiej motoryzacji, czy motoryzacji zachodniej, czy motoryzacji z jakiegoś jednego okresu, tylko tak jak widać tutaj dookoła mamy samochody z różnych okresów. Tak, tak. I jak jest w ogóle z organizacją, bo to też trzeba dobrze zaplanować, z organizacją na przykład zamawiania części, elementów. No to jest po prostu, jest taka gra, bo dzwoni się, rozmawia się
tak, to jest tego, to jest tamto, pasuje wszystko tego wreszcie. Przychodzi się, okazuje, że niestety ta część nie nadaje się do tego, bo po prostu inny model, albo akurat w okresie tym przejścia było przejście i także niektóre elementy pozostają, zwrotów nie ma, no ale to nieraz się tam wykorzystuje do jakichś innych rzeczy. Do polskiej motoryzacji chyba dużo rzeczy kupuje się po prostu od innych ludzi, nie? Handlarzy czy kolekcjonerów. Kolekcjonerzy, no i dużo powstało firm takich, którzy, specjalizujących się. Co po prostu te, czy lampy, jakieś tam gumy, odboje, te wszystkie rzeczy takie są po prostu. Mhm. Do zachodniej motoryzacji chyba jest trochę łatwiej, nie? No bo jest trochę zamawia łatwiej, się katalogowo. Bo po prostu no jest troszkę inaczej to było rozwiązane, że numer katalogowy, prawda, jest na tym, na części się według części zamawia i ta część musi pasować. Nie ma to, że po prostu się nie dojdzie do tego. A z kolei po prostu nasze, no to takie jest taka gra. Rzemiosło bardziej, trzeba dopasować się, nie? Człowiek się musi dopasować do samochodu. No i nie było po prostu, bardzo szybko polska motoryzacja, można powiedzieć, że zeszła bardzo nisko. Mhm. Bo po prostu nie przywiązywali wagi do tego, żeby po prostu pozostawić to czy coś. Wzięli, bo to już niepotrzebne, zniszczyć, wyrzucić i wsią. A na zachodnich autach czy tego, to niestety posiadają jeszcze niektóre elementy, są drogie, ale po prostu od tego. Kiedyś odrestaurowałem 115 Mercedesa i wszystkie drzwi można było kupić, no tylko że cena to była kolosalna, można było drzwi kupić, no ale to chciał coś mieć tego, to zrobił i tego. Najbardziej czasochłonna była odbudowa, z tego co się orientuję, Jelcza, nie? Znaczy tutaj Oławskiego Jelcza, nie? No tak po prostu się przyjął. Czy coś innego było? Nie, no to było po prostu Jelcz Oławski z tego względu, że... No nazwa ja wiem, ale... Tak? Że po prostu konstruktor był z Oławy, a w Jelczu pracował i tak dlatego Oławski. No ale tego prototypu, nie? Tego prototypu, tak. Czy tak. Coś jeszcze wspominasz jako taką dosyć, jako duże wyzwanie, żeby odbudować taki samochód? No robiłem syrenę 101. O, rewelacyjna też. Syrena 101. Ta niebieska, tak? Tak. Ona po prostu to kilka... kilkadziesiąt tam tych wypustu było, tych aut, z tego względu, że 101 później wchodziły, to różnica była w tym, że ta syrena miała bagażnik, klapę bagażnika do samej podłogi, a te późniejsze, co były produkowane, to miały ścianę już tylną. Także po prostu ta różnica była w tym, no i były chłodzone, były dwucylindrowe, były chłodzone wodą, ale bez pompy wodnej. Także tego, bo już następne elementy syreny 104, jak już wchodziła, to już była, bo to była dwucylindrowa, tu już wchodziły trzycylindrowe, już musiały mieć duży obieg wody, prawda, no i w tym, że była potrzebna pompa wodna, montowana była z boku na tym. Taka ten. No i tą syrenę po prostu mechanicznie wszystko zrobione było jak ten, ale na zewnątrz pozostały te wszystkie, jak zardzewiało, to jest tak pokazane, jak zardzewiało, trochę tam powymieniane niektóre elementy były dorabiane, ale jakoś po prostu technicznie sprawna, bo wszystko, hamulce, wszystko było jak trzeba. Resor, bo to na resor, pojedynczym ślizgowym resorze było. Resor był wyhamrowany, przedni tak samo. Zwrotnice nowe, tam jeszcze to szło, co niektóre rzeczy dokupić, także się powymieniało. No i po prostu technicznie w 100% sprawna z hamulcami, ze wszystkim. Jesteś tutaj osobą, która jest odpowiedzialna za, no zajmujesz się, tak jak mówiliśmy, odnową tych pojazdów. Natomiast tak zapytam, bo to jest kolekcja, no
tutaj Tomka, natomiast możemy coś więcej powiedzieć o Twojej kolekcji, czy to jest tylko jeden egzemplarz? To jedyny jest. Jeden egzemplarz, jeden mój egzemplarz po prostu zawsze tak, no w dzieciństwie brat mi przyjeżdżał to jest motor OSA 150 była, no i tak mi się to spodobało, nawet jako dziecko 6-letnie czy 7 lat miałem stłuczkę na tym, wykoperciłem się, bo nie umiałem hamować, a to ciężkie było, no wywaliłem się i tak mi się spodobało, że na stare lata powiedziałem sobie, kupię motor, no i mam go już 30 lat, osę też odremontowałem ją po prostu do śrubki, rozebrałem każdą część wyczyszczona tego, jest, można powiedzieć, w 100% oryginał, no nie ma lakieru oryginalnego, ale po prostu taki sobie wybrałem kolor, prawda, taki czerwień z brokatem i tego. No i na zloty właśnie zawsze się wybieram, jak tylko czas i zdrowie pokaże, pozwoli. A to jest takie zajęcie odrestaurowanie, odbudowywanie tych pojazdów, ale czy da się to robić bez pasji do tego? Czy nie, to nie da się chyba, nie? Nie, po prostu, bo to nie tak, że przyjść do pracy i po prostu, aha, dzisiaj ten błotnik wymienię, dobra, to tamto zakręcił, tego poszedł, bo już dniówka przeszła, prawda. To trzeba po prostu naprawdę mózg uruchomić, żeby po prostu mieć wyobraźnię przed rozpoczęciem, popatrzeć i przed rozpoczęciem pracy zacząć to działać, bo tak jak mówiłem wcześniej, to już później jest za późno, jak się zrobi błąd czy coś tego, no i to zepsute, i ciężko później to naprawić, dłużej to schodzi po powrót do całkowitości. Mhm. Te osoby, które oglądają czasami filmy czy jakieś relacje, które wrzuca Tomek, widać tam pasję, ale też widać dobrą zabawę. Wy się tutaj dobrze czasami bawicie, nie? No, tak nawiązuje do tego, że stałeś się w pewien sposób popularny poprzez rajd, też poprzez zloty. Pan Leszek, nawet tam chyba możemy sobie podejść, jest zdjęcie, znaczy nie zdjęcie, tylko taka tabliczka, że 5 zł za, ja oczywiście tutaj śmieję, ale to też jest taki miły element, 5 zł za zdjęcie z panem Leszkiem. Tak, to był taki w rynku, mhm. Charytatywny, dzień charytatywny na zbiórkę właśnie fundację, dla tej fundacji i pomoc dla tej dziewczynki. No, także to, żeśmy takie coś robili. No i tutaj też takie, mhm. też był ten... Tu jeszcze jakieś akcje. Tak. Też to jest fajne, że pasja pasją, odbudowa tych pojazdów, ale i też to, że no w jakimś tam, znaczy w jakimś, no w określonym, dobrym celu następują różnego rodzaju zbiórki. Cały rajd przecież ma tak, też cel. Tam wsparcie kilku, tak? Rajd Koguta właśnie był charytatywny, prawda? No i bardzo był. Celów charytatywny. Cały charytatywny i był po prostu dość popularny, bo bardzo, bardzo dużo było aut i w ogóle czy motocykli tego wszystkiego. Mhm. 1200 pojazdów. Tak. No ale ludzi to myślę, że w ale tysiącach było, spokojnie. Tak, no było, no po prostu tak. ciężko było się tam, no mnie szukano, bo ja akurat byłem za zadaniem, które mnie odnalazł, to mógł sobie fotkę ze mną zrobić i otrzymywał fotkę z autografem. Nie? Robisz to, rozumiem, z uśmiechem na twarzy. No, po prostu lubię się też bawić. Tak. Można... No i to jest właśnie piękne, że można połączyć i pasję, i pasję dobrą zabawę. Z zabawą, prawda, mhm. także czy, nie ma żadnych problemów. Czy myślisz, że ta praca kiedyś dojdzie do tej końca, że uda się wszystko wyremontować? Oj, chyba nie, nie? Ja nie, nie zdążę, będę się starał jak najdłużej, ale to nie ode mnie zależy, prawda. No, ale dopóki, jak to mówią, zdrowie do pomoże, znaczy pomoże zdrowie, no to jakoś coś tam człowiek będzie funkcjonował, to coś tam się jeszcze będzie robić. No. Czego siedzieć ci w domu to nie ma sensu. Czego ci życzyć? No zdrowia przede, zdrowia przede wszystkim. Zdrowia i dalej takiej pasji. No i dalej i pasja, radości. Żeby nie opuściła mnie, prawda. Uśmiech super. zawsze jakiś tam jest, także. Dobra, wielkie dzięki. Jeszcze jeden spojrzenie na miejsce pracy.